Halo, halo widzowie, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo, już o tym mówię, już o takiego, mam wrażenie, że jakaś odcinek zaczynam od słów, że nie jest kolorowo, ale faktycznie nie jest kolorowo, widzowie, nagrywam kolejny odcinek od razu po poprzednim odcinku, który nagrałem, który był w poniedziałek, zresztą teraz jest środa, z tego powodu, że jak wiemy, Bzyku jest współpracownikiem razem z Pennywise'em, właśnie zamieszkał u niego na chacie i podejrzewam, że mogą tam być jakieś poukrywane rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, a które warto byłoby się dowiedzieć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zawsze łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki, tak jak zawsze, są codziennie o godzinie 19:19. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ teraz bardzo fajnie lecimy z subskrypcjami. Bardzo dużo subskrypcji przychodzi nowych na kanał, więc witam wszystkich nowych subskrybentów. Możecie zostawić tego łapkę pokazałem, chodzi o subskrypcję. Możecie zostawić subskrypcję, bo będzie mi bardzo miło, jak zwiększymy naszą rodzinę do 150 tysięcy na przykład, ponieważ aktualnie mamy 140. Za co wam również dziękuję, ale nieważne, lecimy z odcinkiem. Jestem przed moją chatą, jak mówiłem, zacząłem ten odcinek od razu po poprzednim odcinku, więc na dany moment mam już tylko jedną podkę na niewidzialność. Nie jestem w stanie zrobić teraz następnej podki, więc mamy tutaj dwie takie, takie jakby wolne fiolki na to, żeby cokolwiek zrobić. Z tym, że ja na dany moment nie mam z czego zrobić tych potek na niewidzialność, więc niestety musimy operować tylko na jednej podce, co będzie dosyć... To będzie bardzo ciężkie, to nawet nie będzie dosyć ciężkie, to będzie bardzo ciężkie. Z tego powodu, że mając tą jedną podkę tylko, no to jest taki problem, że mamy tylko 8 minut na spędzenie czasu w tamtym domu, więc będziemy musieli to dobrze wyliczyć, ponieważ jeżeli spędzimy tam za mało czasu, znaczy spędzimy tam za dużo czasu, to po prostu będziemy widzialni i będzie ryzyko, że zostaniemy złapani. A na dany moment, jak popatrzymy sobie na Taba, to Bzyku jest na serwerze, więc on prawdopodobnie dalej siedzi w tamtym domu, ponieważ ja skończyłem poprzedni odcinek tutaj, jak była noc, teraz jest dzień i ja muszę tam pójść po prostu zobaczyć, co on tam dalej kombinuje. Czy on tam coś takiego dziwnego robi i tak dalej, a może dowiemy się jakichś rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliśmy, a które warto byłoby się dowiedzieć. Więc ja przygotuję się na tą wyprawę, ja nie wiem, co by mi się przydało, mam jakieś żarcie, mam tą potkę. Czy ja tutaj mogę coś zabrać takiego, co by mi się mogło przydać? Tu mi w ogóle obrócił to żelazo, jak on tutaj mi kradł rzeczy. Czy ja tutaj mam coś, co mogłoby mi się przydać do takiego właśnie pójścia tam w tamto miejsce i tak dalej? Ja może bym jakąś tam bazę, jakbym zrobił jakąś tajną bazę w tamtej jego bazie, to by było dopiero, ale czekajcie, ja sobie wezmę, wezmę sobie jedno jabłko złote, na wszelki wypadek, żeby wiecie, żeby być bezpiecznym, jeżeli by mnie ktoś zaatakował, to żebym miał jakieś szanse na wygraną. Mam też całą zbroję netherite'ową, więc to jest taki mój as w rękawie. Warto będzie to ze sobą mieć. Tylko pytanie, co ja bym tutaj jeszcze mógł... Czy jest tutaj coś, co by mi się mogło przydać bardzo na tamtą rozgrywkę, żeby tam pójść i tak dalej. Ej, o kurczę, miałem jakąś lagę, nie mogłem otworzyć tej skrzynki. Dobra, dalej mam jakieś lagi dziwne, dobra, nie wiem, nieważne. Tu są książki. Ja bym właśnie chciał sobie jedną książkę zabrać. Czekajcie, zróbmy sobie, czy mnie stać będzie teraz na zrobienie... Mam barwnik i potrzebuję... I pióro, dobra, czyli jesteśmy w stanie zrobić chyba książkę w tym momencie, bo to się chyba tak robiło. Tak, dobra, weźmiemy książkę z tego powodu, że może zostawimy jakąś wiadomość tam, może coś będziemy musieli wykorzystać jakąś tą książkę, więc warto będzie tą książkę ze sobą zabrać. Dobra, ja nie przedłużam, ja tam lecę w tamtą stronę, z tego powodu, że już kurczę 3 minuty tutaj gadam do was o głupotach, a warto byłoby tam pójść, bo zaraz musimy też tą potę wypić. To jest 8 minut jeszcze tam spędzonego czasu tam, więc nie ma co przedłużać, czeka nas pełna wrażeń rozgrywka, więc my tam lecimy koniecznie w tym momencie. Ja tutaj pójdę sobie tą trasą naokoło, bo nie chcę przez te hasze tam lecieć. Chcę tam się dostać jakoś tak bardzo, bardzo prosto i jak już tam będziemy prawie na miejscu... O, widać już stąd tą Havirę, ona tak strasznie wygląda. Przysięgam, nie chciałbym tam już nigdy przychodzić, ale niestety jest sytuacja jaka jest. Bzyku ma z nim jakiś sojusz i my musimy koniecznie się dowiedzieć, na czym ten sojusz polega i jakie są jego skutki. No i czy Bzyku faktycznie jakoś, nie wiem, żeby on nie został ściągnięty na ciemną stronę mocy, bo jak on dołączy do niego, jak on mu zacznie pomagać, znaczy już mu w sumie pomaga, ale jak on mu zacznie pomagać jakoś tak kluczowo i będzie chciał sprawić, żeby palionowo zostało zniszczone, no to mi będzie bardzo, bardzo, bardzo przykro, przysięgam, więc naprawdę nie chciałbym tego... Ej, on stoi przed chatą, on tam jakby... On mnie widzi! O nie! Halo! Halo! Nie... Kto tam jest? Pomoc, zatrzymaj się! Kim ty jesteś? Marek, co ty tu robisz? Co ty tu robisz, Bzyku? Halo! Nie, to ja się powinienem, co ty tu robisz? Skąd ty wiesz o tym strasznym miejscu? Ja nie wiem, ja sobie zwiedzałem las, ja nie wiem, o co ci chodzi, idę stąd, trzymaj się. Zwiedzałeś? Dobra, tak. Ale to... ale czekaj, musimy o czymś ustalić, zaraz. To jest czyj to jest twój dom? No tak, to jest mój dom, ja sobie tutaj zbudowałem nowy właśnie... Okej, bardzo ładny. Trochę czarny, wiem. No wiem, no, ja wolałbym z pszczółkami, żeby był, no ale nie ma, przeżyję jakoś, wiesz. No w każdym razie idź już i nie mów nikomu o tym domu najlepiej, dobra? Okej, no, super, oczywiście. Trzymaj się. Dotrzymaj tajemnicy, trzymaj się. Na razie, elo. Cześć.
widzowie, co to ma być? Dobra, on już wie, że my tutaj byliśmy, ale nie podejrzewa nic, totalnie nic nie podejrzewa, że my tutaj byliśmy i cokolwiek chcieliśmy zobaczyć, więc ja w tym momencie już piję potę. Od tego momentu mamy tylko 8 minut, tylko 8 minut na to, żeby zwiedzić całą tą Hawirę, ponieważ to jest tylko moja jedyna potka na właśnie spędzenie czasu. Ja chciałem zwiedzić cały ten dom, bo czuję, że tutaj może być coś, co byśmy się chcieli dowiedzieć, tylko są zamknięte drzwi. On fajnie jakby tak tutaj podszedł i otworzył te drzwi, albo nie wiem, albo dobra, niech on stoi sobie tak. O, wchodzi, dobra, wchodzi, wchodzimy. Dobra, zdążyłem. Najgorsze, że on tutaj jest razem ze mną i teraz musimy to jakby rozkminiać. Ja, tak, byliśmy tam na dole już kiedyś, ale czy ja chcę tam wejść? Nie, ja chciałbym pójść bardzo na górę z tego powodu, że w poprzednim odcinku odkryliśmy tutaj jeszcze jedno piętro, na którym nigdy nie byłem na tym piętrze. I to jest wyjątkowo podejrzane, ponieważ tutaj mamy jakieś dziwne pomieszczenia, tutaj nic nie ma. Więc nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Tutaj jest totalnie pusto. O nie, on tutaj wyszedł, widzowie, nie jest kolorowo, ale dobra. On tutaj coś, co on tu robił? Co to zamurował w tym momencie? Tutaj. Ej, bo tutaj jest, ej, patrzcie. Wow, kurde, co tu robi głowa smoka? Jak się wystraszyłem. Co jest grane? Dlaczego tutaj jest głowa smoka na stojaku? Ej, czy tutaj coś jest więcej? Nie ma nic więcej. Ale tu jest otwarte, a tu jest zamknięte. A tutaj widzicie ten schodek? Tutaj ewidentnie było też coś więcej. Więc czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Czekajcie, otworzę tutaj. Otwieram to, zamknę to za sobą i tu będziemy bezpieczni. Dobra, ej, są tu tabliczki jakieś. Login. Czy to jest hasło do mojego starego konta w Minecraft? W sensie... Login to wygląda, to jest nick od Pennywise'a, a tu mamy też hasło. Hasło ma 5 liter, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakie to może być hasło na 5 liter? Ej, o co chodzi? 5 liter ma słowo Penny w sumie, ale żeby to było hasło? Ej, nie wiem totalnie, o co chodzi, ale może to hasło... Kurczę, to jest jakiś szyfr. Może to być jakiś szyfr, który musimy złamać po prostu. Ej, halo, chwila, co tu się stało? Zaraz. Wydawało mi się, czy ktoś tutaj był. Czekajcie, odciągniemy go. Pomóż się, co? Co to jest? Nie, dobra, okej. Okay. Nikogo tutaj nie ma na szczęście, uff. Dobra, uderzyliśmy go. Co tu się stało? Pójdzie szukać, kim ty jesteś? Pójdzie szukać kogoś, idziemy to naprawić. Intruz. Dobra, naprawiamy to, okej. Okay. Jest na spokojnie. Mamy jeszcze 5 minut, żeby ogarnąć to wszystko. Dobra, on tutaj jakiegoś intruza zaczął ogłaszać. Ej, tu jest jakaś tabliczka. L. Ej, o co chodzi? Ej, czy... Czekajcie, tam było hasło złożone z 5 liter i teraz widzimy tabliczkę z literką L. Czy to może być część hasła? Ej, może to jest część hasła, czekajcie, zróbmy coś takiego. Ja się tu muszę gdzieś schować, on tam gdzieś jest na dole. Zapisujmy te literki. Jest pierwszą literką jest L, jakoś znaleźliśmy tutaj na tabliczce. Więc okej, okay, czyli musimy szukać więcej tabliczek. Może tu jest więcej tabliczek gdzieś, które mają jakieś swoje swoje litery. O! K! Okej, okay, mamy kolejną tabliczkę. Jest kolejna tabliczka z literką K. Dobra, bo to może być jakiś szyfr, to może być jakieś hasło i będziemy musieli po prostu z tej rozsypanki ułożyć wyrazy. Pytanie, czy tutaj jest jeszcze jakaś tabliczka na górze? Tutaj coś było, może nie zwróciłem uwagi. Nie, tutaj nic nie ma. Tu za oknami nic nie ma. Tutaj on znowu jest na górze, dobra, więc może tym razem zejdźmy na dół. Tamto pomieszczenie jest, jakby przeszukaliśmy. Przeszukajmy teraz tutaj to dolne pomieszczenie. Czy tutaj w tym miejscu, o, zamykamy ze sobą, czy tutaj, o kurde, to jest tak straszny pokój, ja tutaj naprawdę nie chcę przebywać. Nie chcę tu przebywać bardzo, dobra, tutaj nie widzę, chyba że za szybami może być jakaś tabliczka. Nie, chyba nic nie ma, dobra, czyli ten pokój nie, czy tu coś, nie, dobra, nigdzie nie ma. Okej, okay. Możemy być spokojni o to, że tutaj nie ma żadnej tabliczki. Sprawdźmy tutaj coś więcej, tutaj czy jest jakaś tabliczka, o, jest kolejna litera. To jest U, ok? Czyli mamy kolejną literę, kolejna litera to U. O kurde, mam przeszedł koło mnie, a ja książkę w ręku mam. Dobra, sprawdźmy kolejne miejsce jakieś, niech on sobie gdzieś pójdzie, bo ja tutaj chcę wejść do pokoju, bo tutaj może być jakaś tabliczka. Niech on sobie idzie, no idź, dobra, jest tutaj, czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma, ok? Szybka akcja, sprawdzone to było. Tutaj ten pokój, tutaj też nic nie ma. Okej, okay, dobra, jest okej. Okay. Tu ten pokój, tutaj, dobra, też nic nie ma. Zamykamy to, okej, okay, jest okej. Okay. Zejdźmy na dół, sprawdźmy tutaj gdzieś jakieś tabliczki. Bo może tu coś, też coś jest. I tak dalej, czy tu są jakieś tabliczki. O, jest kolejna, N. Jest kolejna literka N. Ej, dobra, mamy
Dobra, on tu przyszedł koło mnie, znowu skrzynkę, znaczy znowu książkę w ręku mam, on jest jakiś ślepy, on tego nie zauważył. Dobra, mamy ile liter mamy? 4 mamy, jeszcze jedna litera, jeszcze jedną literę musimy znaleźć. Pytanie, gdzie jest ostatnia? Ej, ona może być tam na dole, ona może być tam na dole, schodzimy na dół, zobaczyć, czy tutaj coś jest. Tutaj może jakaś, nie ma tutaj nic, tutaj też. Tu, o, są te. Ocal, zabij, a nie, to jest to, właśnie. Kurczę, ja dalej nie wiem, co ja tutaj mam zrobić, czy ja mam tutaj to dźwignąć, tą dźwignię, czy nie. Boję się, że jak ja to kliknę, to się coś stanie. Może to dotyczyć Dave'a i póki co jest ocalone, a jak tutaj kliknę, to go zabiję. Nie chcę, ja naprawdę nie wiem, do czego to służy, nie mam pojęcia. Tutaj jest jakaś, nie ma nigdzie, nie wiem, tutaj nie ma tabliczki żadnej. Tutaj też nie. Dobra, musimy iść na górę, czyli tutaj nic nie było. Pytanie, gdzie jest ostatnia tabliczka schowana? Jeszcze tu nie byłem naprzeciwko. Czy tu jest jakaś, będzie na jakichś siedzeniach może? O, tu jest za tym tabliczka. Okej, okay. Jest napisane, jest litera A. Okej, okay. Jest litera A. Dobra, mamy A, mamy LKUNA. Lukuna, kurczę? Nie wiem, czekajcie, jaki to może być? Nakul, Lukan, Kunal. Kurczę, nie wiem, ej, naprawdę. Nie wiem, jakie hasło. Może. On znowu w ten dzwon wali. Zostały nam 2 minuty. Mamy 2 minuty na zwiedzenie tutaj wszystkiego, o co tutaj chodzi w tym miejscu. Ja pójdę jeszcze na górę, bo tam byłem najmniej. Tutaj dół wiem, co jest, ale pytanie, czy tutaj coś na górze jest, czego jeszcze nie odkryliśmy, a co może tutaj gdzieś było odkryte. Tutaj jest ta tabliczka. Tutaj nic więcej nie widzę, takich właśnie rzeczy, które by... Kurczę, on tu ciągle krąży. Ale nic tu nie widzę więcej takiego, co by mogło być. Ta głowa smoka mnie bardzo zastanawia. Ponieważ to nie jest normalne, że się takie rzeczy ma u siebie na chacie, naprawdę. Więc ja jestem w szoku i zastanawiam się bardzo grubo nad tym, o co chodzi. Ale... jeszcze bardziej mnie zastanawia to, jakie hasło jest. Mamy 5 liter, więc wychodzi na to, że mamy to. Mamy login, ja bym tylko chciał... O właśnie, ja ten login jeszcze powinienem sobie jakoś przepisać może. Więc czekajcie, pójdziemy tam na górę i spiszemy sobie ten login. Szybko się dostaniemy do tego pomieszczenia, tak żeby on tutaj za nami nie poszedł. Okej, murujemy to, okej. Mamy login, więc teraz tak, ja sobie tutaj otworzę książkę i spiszmy ten login, ponieważ to jest... To jest ważne, żeby mieć to. Jest tak, peny, podłoga, wise, czyli to jest taki, jak on ma nick, a to jest hasło, rozsypanka wyrazowa, więc po prostu musimy zrobić coś takiego, że po prostu tu wpiszemy hasło i będziemy musieli tutaj wpisać, więc ja nie wiem totalnie, o co chodzi z tym hasłem, jak je rozszyfrować. Nie wiem, może to są jakieś litery pierwsze, jakieś zdań, czy coś tego, nie wiem w sumie, od czego to zależy. Ale po prostu, jeżeli macie jakiś pomysł, jakie może być z tego hasło, czy coś tego typu, dajcie znać w komentarzu. Mi zostało 40 sekund, 40 sekund na to, żeby stąd uciec, 40 sekund na to, żeby stąd uciec. Dobra, mamy niewiele czasu, szybko uciekamy, jest naprawdę, pali się mi nogę, palą mi się giry pod ten, dobra, szybko uciekamy, pum. O nie, on tutaj jest, mógł słyszeć to, szybko lecimy. O nie, dobra, nieważne, czy ja już jestem widzialny, jeszcze nie jestem widzialny, okej, już tu bierzemy wodę, mamy wodę i uwaga, czy już jestem widzialny? Nie jestem jeszcze widzialny, musimy jak najszybciej, jak najdalej odbiec, bo ja boję się, że on za mną będzie tutaj biec gdzieś i wtedy mnie zobaczy, że tu byłem i to będzie bardzo podejrzane. Z tym bardziej, że coś podejrzewa, że ktoś tam był w tym domu i całkiem możliwe, że podejrzewa, że to właśnie byłem ja. Dobra, uwaga, jesteśmy widzialni, okej, ale już jesteśmy na tyle daleko, że już nas nie dorwie. Ale w każdym razie mamy jakieś litery, dowiedzieliśmy się, jaki jest login i prawie dowiedzieliśmy się, jakie jest hasło, więc jest szansa na to, że odzyskam moje stare konto w Minecraft, że z powrotem odzyskam konto, które ukradł mi Pennywise, a jeżeli odzyskam to konto, no to Pennywise już nie będzie miał możliwości bycia tutaj na Palionowie, no bo ja wtedy będę mógł zmienić hasło, będę mógł zmienić wszystko, no i będziemy znowu bezpieczni, więc może to jest jakiś sposób na pokonanie Pennywise'a, nie wiem, w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, trzymajcie się, pozdro, pa pa!